Przechodzimy do kolejnego pytania. Jest ono w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jest to pytanie do ministra cyfryzacji, a odpowiadać będzie podsekretarz stanu w tym ministerstwie Krzysztof Silicki. Pierwsze pytanie zada pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii na przestrzeni lat pojęcie cyberprzestrzeni znacznie się zmieniało. Obecnie to przede wszystkim wirtualna przestrzeń, w której połączone siecią komputery i inne media cyfrowe komunikują się między sobą. To takie nowy rodzaj, nowy typ przestrzeni społecznej, w której na co dzień spotykamy się, korzystając z internetu czy telefonując. Ochrona cyberprzestrzeni stała się współcześnie jednym z najczęściej podejmowanych tematów związanych z bezpieczeństwem. Wiemy, że po przejęciu władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość pod koniec 2015 roku jednym z ważniejszych obranych kierunków było zabezpieczenie cyberprzestrzeni. Wiemy, bo podczas bardzo intensywnych prac w tym dziale wiele udało się zdziałać i mam pytanie, które same się nasuwa. Mianowicie, jakie były zapóźnienia poprzedników, a jakie są zrealizowane rozwiązania zabezpieczające cyberprzestrzeń? W czasach, gdy systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie ogromnych ilości informacji, nadzór nad bezpieczeństwem danych jest jednym z kluczowych wyzwań każdego państwa. Przykładem mogę tutaj podać było zdarzenie, incydent 21 czerwca 2015 roku, który spowodował, że przez kilka godzin nie działał teleinformatyczny system na lotnisku Chopina w Warszawie. Nie wyleciało prawie 1,4 tysięcy pasażerów, odwołano 10 lotów, kilkanaście lotów było opóźnionych. Według ekspertów badających przyczyny tej awarii był to hakerski atak DDoS, polegający na wykorzystaniu dużej ilości komputerów, które łącząc się w tym samym czasie z atakowanym serwerem, przeciążają go i najczęściej paraliżują. Panie ministrze, w związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie informacji, jakie działania zostały w tym kierunku podjęte, aby zabezpieczyć cyberprzestrzeń, gdzie zarówno mamy tutaj działania hakerskie, ale też mamy różnego rodzaju ataki przez osoby, które no, też nie powinny się w sposób racjonalny wyrażać, czyli atakują personalnie. Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo proszę. Odpowiadać będzie, przypominam, pan podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Krzysztof Silicki. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Tematyka związana z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni rzeczywiście jest dużym wyzwaniem cywilizacyjnym. I fakt, że mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem różnorakich zagrożeń w odniesieniu i do użytkowników cyberprzestrzeni, ale także do infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania państwa, dla funkcjonowania gospodarki, to wszystko sprawia, że działania, które powinny być podejmowane i są podejmowane, dotyczą wielu obszarów. Bo to muszą być działania i praktyczne, i działania legislacyjne. Wiadomo, że tutaj w tym obszarze legislacja jest zwykle poddana wielkiej presji związanej z szybkością zmian i konieczności dostosowania się. I tutaj chciałbym zwrócić po pierwsze uwagę na dokument strategiczny, który w kwietniu tego roku uchwałą Rady Ministrów został przyjęty, dokument strategiczny dotyczący właśnie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Mówię tutaj o krajowych ramach polityki cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. I w tymże dokumencie który powstawał w ramach prac międzyresortowego zespołu. To nie było tak, że Ministerstwo Cyfryzacji jedynie nad tym pracowało, wręcz przeciwnie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zagadnieniami związanymi z cyberterroryzmem, z zagadnieniami związanymi ze ściganiem cyberprzestępczości. Wiele aspektów, które dotyczą wielu resortów i to takich resortów, które wręcz zajmują się przecież bezpieczeństwem narodowym.
to staraliśmy się, żeby ten dokument odzwierciedlał wszystkie możliwe aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Ten dokument, tak jak mówię, powstał i jednym z działań, które wynikają z przyjęcia tego dokumentu, były również działania legislacyjne. Dlatego od wielu miesięcy pracujemy też wspólnie z innymi resortami nad ustawą, projektem ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To jest projekt, który jest na bardzo zaawansowanej fazie rozwoju. Jesteśmy po konferencji uzgodnieniowej, po komisji wspólnej rządu i samorządu. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny z tego punktu widzenia, że on będzie nakładał już od przyszłego roku bardzo konkretne zobowiązania dla podmiotów, które są zdefiniowane jako oferujące usługi kluczowe dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Ustawa będzie też sposobem na wdrożenie tak zwanej dyrektywy NIS, czyli dyrektywy Unii Europejskiej o środkach na rzecz wspólnego wysokiego poziomu właśnie bezpieczeństwa sieci informacji w Unii Europejskiej. A więc, tak jak mówię, z jednej strony potężna praca związana z opracowywaniem strategii, z przygotowywaniem projektów legislacyjnych. Z drugiej zaś strony działania, które można nazwać takimi działaniami praktycznymi, bo już w 2016 roku zostało powołane Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, działające w ramach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, który jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, gdzie jest w trybie 24/7 pełnione dyżury w sensie monitorowania zagrożeń, w sensie przyjmowania informacji o incydentach i zapewnienia odpowiedniej reakcji. Można tylko powiedzieć, że w statystykach od stycznia do października bieżącego roku to centrum przyjęło prawie 19 tysięcy zgłoszeń i wyselekcjonowało z tych zgłoszeń ponad 2 tysiące prawdziwych incydentów. Takie incydenty, o których można przeczytać też w mediach, to nie są jedyne, które są obsługiwane na poziomie krajowym. W projekcie ustawy my opieramy się na tym, co już działa, co jest do wykorzystania. Tutaj mówię o konstrukcji trzech zespołów reagujących na poziomie krajowym, czyli zespołach CERT w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Ministerstwie Obrony Narodowej i właśnie w Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa. Jeszcze dodatkowo od połowy listopada został uruchomiony w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania komponent związany z cyberbezpieczeństwem, czyli już od tego momentu do tego systemu ostrzegania są przekazywane również informacje o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa. Także poradniki, które będą stopniowo coraz szerzej mówiły o tym, jak się zabezpieczać. Jeśli chodzi o stan, który był w 2015 roku, no to można posłużyć tutaj się raportem Najwyższej Izby Kontroli, która oceniała ten stan. No jak wiadomo, ta ocena była bardzo, bardzo negatywna. Tam w raporcie bardzo wiele zostało krytycznych uwag wyrażonych. My staramy się właśnie to wszystko w tych działaniach doprowadzić do takiego stanu, żeby takich uwag po prostu nie było. Dziękuję. I pytanie dodatkowe, pan poseł Grzegorz Puda, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, świat się zmienia, cyberprzestrzeń rozwija się coraz szybciej. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez tej drugiej cybernetycznej strony świata. Wśród wielu korzyści możemy mówić o możliwości zakupów internetowych, o możliwości korzystania z bankowości elektronicznej i wielu, wielu innych dziedzinach życia. Rosną jednocześnie zagrożenia. Każda informacja może zostać wykorzystana przeciwko osobie, instytucji lub państwu. Jakim rodzajem zabezpieczeń prawnych przed wykradaniem informacji w tym zakresie możemy dysponować? Czy
najlepszym zabezpieczeniem i ochroną prywatności jest jedynie rezygnacja z takich usług internetowych? Czy są jakieś rozwiązania, którym Państwo dysponujecie? Czy dysponujemy programem zabezpieczeń obejmującym wszystkie instytucje państwowe jako program kompleksowy? Czy są zabezpieczone informacje poufne i w jaki sposób? I takie chyba najważniejsze pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze instytucje państwowe, banki, przedsiębiorstwa, biblioteki, muzea, teatry muszą prowadzić klasyczne archiwa na wypadek klęsk żywiołowych lub cyberwojny, która może być w skutkach dużo bardziej niebezpieczna niż ta normalna, taka rzeczywista wojna. Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź i na to pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję za to pytanie. To pytanie obrazuje skalę problemu, jako że mówimy tutaj zarówno o bezpieczeństwie usług świadczonych drogą elektroniczną, mówimy tutaj o zagrożeniach hybrydowych, mówimy tutaj o nowych sposobów prowadzenia działań, można nawet nazwać wojennych. Znowu chcę wrócić tutaj do tego dokumentu strategicznego, gdzie właśnie staraliśmy się, aby wszystkie resorty odpowiedzialne za poszczególne aspekty związane z tego typu zagrożeniami namówić do tego, żeby podjęły wyzwania. I tak się stało. Strategia w postaci krajowych ram przewiduje opracowanie tak zwanego planu wdrażania tej strategii. W ramach tego planu wdrażania strategii, to jesteśmy też na końcowej fazie zatwierdzania tego planu, mamy we wszystkich tych obszarach dziesiątki działań. Oby nam się udało je wszystkie zrealizować, bo jest to duże wyzwanie. Natomiast tu nie ma jakiegoś jednego cudownego mechanizmu, który byłby w stanie zabezpieczyć wszystko i wszystkich. Tu raczej właśnie należy postawić na współpracę w poszczególnych obszarach i wypracowanie bardzo konkretnych działań. Jeśli ktokolwiek spojrzy na listę projektów, często bardzo dużych, które wynikają z tej strategii, no to można sobie uzmysłowić, jaka jest skala wyzwania, która stoi przed nami. Więc niestety nie ma jakiejś jednej odpowiedzi na temat tego, jak się zabezpieczać przed wszystkimi tymi zagrożeniami. Tak? One co do swojej natury mogą wyglądać podobnie, ale w zależności od motywacji, w zależności od celu ataku, w zależności od skali mogą mieć skutki mniejsze lub większe. Tak? To, co pani poseł dawała ten przykład związany z atakiem DDoS na lotnisko. No teraz w ramach tych naszych działań również rozmawiamy z sektorami, w szczególności również z sektorem lotnictwa cywilnego, na temat powoływania sektorowych inicjatyw, tak zwanych sektorowych CERT-ów, które będą monitorowały i szybko reagowały na zagrożenia w poszczególnych sektorach. Im więcej takich CERT-ów powstanie, ten poziom krajowy będzie miał, no może nie łatwiejsze zadanie, ale będzie lepsze, szybsze działanie, tak żeby w zarodku te problemy móc eliminować. Bardzo dziękuję panu ministrowi, państwu posłom.